Witam wszystkich i z góry przepraszam za moją chrypę na tym wstępie. Wróciłem z Warszawy trochę chory, także załatmy ten wstęp trochę szybciej niż zwykle. Jak wiecie, audycja powstaje dzięki współpracy z dwoma partnerami. Pierwszy to firma Manto, producent super ciuchów pod sporty walki i w ogóle pod sport, a tak samo na co dzień sporo fajnych rzeczy. Odwiedźcie mantoshop.pl i wspierajcie chłopaków, bo oni wspierają wielu zawodników i wiele fajnych projektów. Także naprawdę polecam mantoshop.pl. I drugi partner to grupa szkoleniowa Maurich. Jeżeli ktoś nie słyszał jeszcze o Kubie, słuchając tych audycji, no to zachęcam, odwiedźcie stronę maurich.com, wejdźcie sobie w zakładkę szkolenia, w terminarze i naprawdę tu szeroka paleta szkoleń z zakresu od diety, metodyki treningu, dietoterapii. No naprawdę kompleksowa obsługa, jeżeli chodzi o szkolenia z okołotreningowych, z wiedzy okołotreningowej. Także ja osobiście zachęcam mantoshop.pl, maurich.com i przypominam tak samo, że już w tą sobotę 24-godzinny maraton brazylijskiego jiu-jitsu w Gdańsku organizuje go Zomiarz Team, także polecam. A już teraz zapraszam Was na podcast z Bajsem Góry. Wszystkich, zaczynamy kolejną audycję. Dzisiaj kolejny wyjątkowy gość, Bajsangur Edelbi. Witam Cię, Bajsangur. Nie wiem, jak Cię oficjalnie przedstawić. Jaka jest Twoja funkcja, tak wiesz? Co jest napisane w wizytówce? Jestem przedstawicielem ACB na Europę i tym się zajmuję. Czyli wszystkie sprawy organizacyjne czy kontraktowanie zawodników, tutaj te wszystkie sprawy tutaj ja pomagam albo załatwiam. Dokładnie. Absolute Championship Berkut. Powiedz, jak to się stało tak naprawdę, że taka funkcja spadła na tobie, na twoje barki, nie? Bo działałeś wcześniej w środku MMA, ale tak jak szliśmy tutaj do ciebie z Pawłem Kowalikiem, tak w sumie zastanowiłem się, jak to się stało, że Bajsangur dostał taką rolę i tak działasz. Nie? Wiesz co, to już kiedy to powiedzieć, jakieś półtora roku temu zadzwonił do mnie mój przyjaciel, którego tak znałem dosyć dawno właśnie, tutaj ze środowiska czeskiego MMA. I on mi zaczął mówić, że chcieliby zorganizować, że on pracuje w Berkucie. Ja o Berkucie wtedy słyszałem. Generalnie strasznie mnie wtedy denerwowali, bo na stronie Chechen Fight Club była tylko informacja Berkut to. Ja tak patrzyłem, wiesz, tak z przymrużeniem oka na to wszystko. No i tak wiesz, akurat wtedy po takim epizodzie z klubem ACT i wiesz, i z Anzorem i tak dalej, jak się tam rozstaliśmy, to za bardzo w tym MMA, wiesz, nic nie robiłem, tam swoje sprawy miałem, jeszcze wtedy studiowałem i no i wiesz, i on wtedy zadzwonił, i że pracuje właśnie do mnie ten chłopak, którego ja znałem, on do mnie zadzwonił, wiesz, i się zapytał, czy chcą zrobić galę w Niemczech i tak dalej, nie? To ja powiedziałem, że lepiej byłoby zrobić galę w Polsce niż w Niemczech, bo po pierwsze oni w tym, wiesz, tam w Niemczech ktoś tam do nich się odezwał, była jakaś tam propozycja, ale to nie było to zbyt pewne, to powiedziałem, że lepiej, tym bardziej, że to MMA w Niemczech stoi nie na takim poziomie jak w Polsce, to powiedziałem, że lepiej byłoby zrobić galę w Polsce. To po pewnym momencie tam paru dni znowu do mnie zadzwonił i się zapytał, czy planuję przyjechać do Czeczenii, nie? Akurat tam za 3 tygodnie miałem lecieć na ślub mojego przyjaciela, to powiedziałem tak, że będę w Czeczenii, że to poprosili, wiesz, o spotkanie. Szybka kariera, awans natychmiastowy. To wiesz, to jeszcze pół biedy. My pojechałem do Czeczenii, spotkałem się wtedy z założycielem organizacji ACB i klubem Berkut Majerbekiem i tam jeszcze parę innych osób. Generalnie 30 minut porozmawialiśmy i on mówi, dobra, ile czasu potrzebujesz, żeby sprawdzić co ci jest potrzebne, wiesz, żeby zorganizować galę. No wiesz, ja tam powiedziałem, że tam parę dni potrzebuję, że tam podzwonię po znajomych, wiesz, którzy tam siedzą i tak dalej. I no jakoś zbadam temat, nie? Bo co prawda ja jeżdżę na galę MMA od 2004 albo 2005 roku, no tak, kiedy jeszcze Mamed miał ujemny rekord.
Więc wiesz, jakieś tam w środowisku wielu osób znałem, ale samą taką bezpośrednią organizacją nigdy się nie zajmowałem. Nie, to jest w ogóle coś innego, to mnie bardzo ciekawiło. Ale menedżerowałeś zawodników. Tak, 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 tak. No i wiesz, tam podzwoniłem troszeczkę, tutaj konsultowałem się i z Pawłem Kowalikiem i Szymonem Bońkowskim, bo tak bezpośrednio ich tak najlepiej ze środowiska znałem i myślałem, że to są osoby, które jakoś tak mi mogą udzielić informacji. No i tam porozmawialiśmy, ja wróciłem znowu z kolejną rozmową do Majerbeka, przedstawiłem to mniej więcej, jak ja to widzę. Ale w ogóle co, czekaj, bo cofnij mi się, od razu wiesz, jak padła ta propozycja, to wiedziałeś, okej, okay, wchodzę w to, czy miałeś wątpliwości? No bo mówiłeś, że cię irytowali, nie? Miałem, nie, no, bo ja ich nie znałem, nie? No. Ja to tylko o nich czytałem. I w pewnym momencie, wiesz, zacząłem się tak wgłębiać w to. Oni mi przedstawili swoje projekty, jak oni to widzą i tak dalej, wiesz. I naprawdę po pierwszym spotkaniu wyszedłem w ogóle takim, wiesz, lekko zdziwieniu, bo ten gość tak bardzo się jara tym MMA, nie? Majerbek, tak? Tak, że tak, Majerbek Castillo, że po prostu ja byłem w szoku, nie? I jest w stanie zrobić tak dużo, wiesz, tyle pieniędzy w to zainwestować, żeby, wiesz, to się jakoś fajnie rozwijało. Wiesz co, nie powiedziałem od razu, że w to chodzę, ja tak tydzień myślałem sobie, jak ja to zrobię, nie, konsultowałem się też z moją rodziną, nie, jak oni to widzą, bo jednak to jest, wiesz, duże pieniądze, wiesz, duża odpowiedzialność, ja wtedy miałem ile, 23, 4 lata, coś takiego, nie, więc... No tak, to jest spore wyzwanie. Więc to nie było łatwe. No ale jakoś się tam dogadaliśmy, wiesz, dostałem od nich wsparcie, wróciłem do Polski, tam zacząłem się tak rozglądać, gdzie mógłbym to zrobić, nie? Wszyscy mi odradzali jak najbardziej Warszawę, że Warszawa to jest trudne miejsce i tak dalej. W ogóle też nie było obiektów w Warszawie takich, gdzie to można, wiesz, na taką skalę zrobić. Do Torwaru wtedy nie chciałem wchodzić. Ta Arena Ursynów, nie wiem, to jest dobra hala na takie, wiesz, takie mistrzostwa Europy w judo, jakieś tam zapasy i tak dalej, takie turnieje, ale nie na galę mieszanych sztuk walk. Zresztą podczas drugiej gali też się tam zastanawiałem, byłem tam, rozglądaliśmy się, ale po prostu ta hala nam nie odpowiadała. Więc tam pojechałem do Pruszkowa, dowiedziałem się, tam jest hala. Wstępnie powiedziałem, dobra, może być, ale potem jak się tak bliżej zapoznałem, no to było dosyć taka, wiesz, stara hala i jak ci to powiedzieć, no nie odpowiadałem i wtedy jasne. Właśnie propozycja w Płocku, ja w Płocku byłem na KSW właśnie z Anzorem, spodobała mi się tam i hala, i hotele, więc tam wszystko było fajne. No i tak, wiesz, zorganizowaliśmy tą galę w Płocku. Było to, wiesz, no, dla mnie wtedy ogromne nerwy, nie? Pierwsza gala. I sam Majerbek przyjeżdżał nawet tam, tak? Tak. Wszystko obejrzeć. Tak, tak, więc było to dla mnie dosyć ciężko. Miałem problemy z fight cardem duże, nie? Ponieważ... Przedtem nie pamiętam, wiesz, bo to było jakiś czas temu. Ale nikt nie chciał... Tam było przede wszystkim bardzo dużo walk, tylko to jeden co pamiętam. 12 tak. Walk tam było. Ale problem był taki, że nikt z Polaków tam nie chciał walczyć, nie? A jak chciał walczyć, to za bardzo duże pieniądze, nie? No i tam jakoś negocjowaliśmy. Nie był to taki bardzo fight card, jeżeli chodzi o nazwiska, nie? Takie bardzo takie znane, ale walki naprawdę... Ja nie byłem na wielu galach i nie pamiętam, żeby walki tak, wiesz, tak fajnie się kończyły, bo tam nie chodzi... Knockouty i poddania, bo tak. Tam nie chodziło o to nawet, wiesz, że... Bo wiadomo, jak jest przeciwnik dobry i słaby, to wiadomo, że szybko skończy. Tak. A tutaj byli, wiesz, równo dobrani przeciwnicy i wiesz, a mimo to tam, wiesz, w obie strony szły te walki i Czeczeni wygrywali, przegrywali, tak samo, wiesz, i Polacy, nie? No i tutaj ostatnia walka też, fajny knockout Bislana Esaeva. No i tak się, wiesz, skończyła ta gala. Jedynie co tam, jeżeli chodzi o publiczność, on nie dopisał, ale potem już tam po rozmowach też z innymi osobami, co tam różne eventy organizowały w Płocku,
to się okazało, że po prostu Płock nie jest takim miejscem, gdzie takie eventy, na takie eventy ludzie przychodzą. Zresztą na jednak KSW, wiesz, tam nie była ta hala wypełniona. No nie pamiętam, no ale wiesz, no nie ma co w KSW, to jest zupełnie inna skala i no, ma marka. Nie, ja mówię, że nawet KSW nie dało rady tam wszystkie bilety sprzedać, nie? O to mi chodziło. No KSW, tam słynna walka Kamila Bazalaka z Walusiem, gdzie pół sektora po walce hejterów Kamila Bazalaka wyszła z hali, to było jedno z moich ulubionych momentów, jeżeli chodzi o historię KSW, ale nieważne. Ale co, wiesz, to też powiedziałeś trochę o tym, że jak po spotkaniu właśnie z Majerbeckiem, jakby urzekła cię ta wizja ACB. I to sobie to mnie cholernie interesuje, bo jak patrzę na was, w ogóle zrobiliście w zeszłym roku 15 gal, 16. To jest jakieś zawrotne tempo, jak na w sumie młodą organizację, bo ACB jako ACB nie istnieje sporo lat. 2 lata. Dokładnie. I nagle wiesz, no to mamy na polskim rynku, FEN nadaje tempo, PLMA nadaje tempo, ale no to wasza skala jest też... Tutaj gale są częste i te gale są właśnie na bardzo wysokim poziomie. Dokładnie. Mocni zawodnicy walczą. I jaka jest wizja, wiesz, jak jest w ogóle cel, bo teraz macie tą mini ekspansję na Polskę, tak? I jak jest... Wiesz, jaka jest wizja tego ACB, docelowo kim chcecie być, nie? Największą galą w Europie, Eurazji, czy wiesz, nie? Bo naprawdę pytam szczerze, bo potencjał macie ogromny i widzę, też ambicje rosną, nie? Właśnie, te ambicje, zresztą Majerbeck od samego początku, wiesz, miał dosyć spore ambicje, on wiedział, że to nie będzie łatwe, on po prostu chce, wiesz, robić dużo gal, żeby to się fajnie rozwijało. Na szczęście, wiesz, pod koniec zeszłego roku już w Rosji znacznie pewnie tam marka ACB tak stanęła na nogach, dużo bardziej, wiesz, jest zainteresowanie ze strony mediów, ze sponsorów, nie, to też jest niemało ważne. Więc to są plusy. To, że organizujemy tyle gal, to jest, wiesz, to się odbija też na sponsorach, wiesz, bo dla nich też to jest ciekawy produkt. Zawodnicy chcą dla nas walczyć, to też jest dla nas bardzo istotne, nie? Bo początkowo Rosjanie nie chcieli u nas walczyć, bo myśleli, że tam Czeczeni, Dagestańczycy będą tylko, nie? A tutaj się staramy z całego świata zatrudniać zawodników. I w ten sposób to wygląda. No chyba w ogóle sam fakt, że też sytuacja w Czeczeniu się uspokoiła mocno, pomaga wam w ogóle w takim logistycznym chyba, co w ogóle klimacie? Tak. W Czeczeniu jest teraz zdecydowanie spokojnie, można tam organizować właśnie takie gale. Co prawda wielu jeszcze Anglików czy tutaj Skandynałów ma tam obawy jakieś tam, żeby lecieć, ale to jest bardziej związane z tym, że z sędziowaniem, nie? Bo naprawdę w Rosji jest duży, duży problem z sędziowaniem. Jeżeli chodzi o sędziów, oni są narzucani przez Sojuz MMA Rosji, tak, czyli Federacja MMA Rosji, którym prezesem jest Fiodor Emelianenko. I wiesz, i jest umowa taka, że musimy zatrudniać od nich sędziów. Ale przy podpisywaniu umowy to powiedzieliśmy, że jeżeli ci sędziowie będą popełniać błędy i to się będzie odbijać na naszej reputacji, to po prostu tej współpracy nie będzie. Niestety czasami się zdarzają jakieś tam błędy, nie? No to chyba, wiesz, nie do uniknięcia. Dokładnie, ale i tak tutaj w ostateczności doszliśmy do wniosku, że po prostu będziemy zatrudniać sędziów z różnych krajów, czy to z Anglii, czy to z Skandynawii, czy z Polski, żeby też ci zawodnicy, którzy z zagranicy jadą do nas, oni nie myśleli, że muszą wygrać przed czasem, bo przez decyzję nie wygrają, bo to też wielu zawodników tak by ma obawy przez to, więc postaramy się, żeby sprowadzać z zagranicy sędziów. Na przykład na gali w Polsce tutaj pierwszy raz będzie dla nas sędziował też między innymi sędzia KSW i wielu innych organizacji BEN. Ben Kartlicz. Dokładnie. O, no to naprawdę wyższa półka, nie? A wiesz co, właśnie bo tak a powód tego, co mówisz, ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z zasłanym, który jest ambasadorem Berkutus, tak? Tak. No i on mówił właśnie, jak pytałem, kiedy to było, to było przed galą w Płocku. Bo dla mnie na początku też ACB to było, no, kolejna rosyjska organizacja, wiesz, pewnie promująca Rosjan. Właśnie Asomek powiedział mi, że w ogóle nie, Piotrek zapomni, nie? Że właśnie cała idea Majerbecka jest to właśnie, żeby jak najbardziej tą łatkę z siebie zrzucić,
żeby przypadkiem nie doprowadzić do tego właśnie, to, o czym mówisz, nie? O tych wszystkich obawach, że okej, jadę do Rosji, no to po prostu, wiesz, hulaj dusza i trzeba wygrać szybkim nokautem, bo inaczej po prostu no, nie ma opcji na decyzję, nie? I że właśnie jakby on mi wtedy powiedział, że nawet im zależy, żeby tych Rosjan to było jak najmniej, żeby jak najwięcej było ludzi z zagranicy, żeby właśnie jak najbardziej zrobić się taką z organizacją MMA, a nie czeczeńską organizacją MMA. Dokładnie, bo tutaj można wiesz, jak jest... Potwierdzić, zdementować. Jak najbardziej tutaj Asombek dobrze to powiedział. No, w chwili obecnej się staramy jak najbardziej ściągać jak najmocniejszych zawodników, jakich możemy, żeby te pasy nasze mieli zawodnicy z różnych krajów. Tutaj mamy z tym ogromne problemy, bo trzy albo cztery pasy mają Dagestańczycy. Dwa mają Czeczeni i tam jest... Macie problem, że wasi zawodnicy są za dobrzy, tak? I tutaj się staramy, żeby ściągać jak najlepszych, żeby troszeczkę to urozmaicić. Wielu tam Polaków dla nas walczy z różnym szczęściem, ale na ku uciszeniu tutaj wszystkim powiem, że na przykład na każdej gali ACB chyba walczył jakiś Brazylijczyk. Walczyło ich kilkadziesiąt. I pierwszym Brazylijczykiem, który wygrał, to był na ACB 26 w Moskwie. Isaac Pimentel pokonał Marcina Lasota. I to był pierwszy Brazylijczyk, który wygrał na ACB. Okay. Więc jest tam dosyć ciężko tym przyjezdnym wygrywać. No, robi nasz matchmaker, układa fight card, myślę, dobra, tutaj to nasz, no, na pewno przegra ten taki dobry. Przychodzi do walki i tutaj wygra na gospodarze. Ale właśnie to jest dla was, wiesz, to jest dla was problem? Czy to jest dla was, no po prostu... Gdyby to był dla nas problem, to byśmy, wiesz, tam po prostu nie dawali im walk, no nie? Mhm. Swoim. Nie, dla nas to nie jest problem, bo się cieszymy, że mamy tak mocnych zawodników. Ale chcemy, żeby ten poziom naszej organizacji rósł. No bo właśnie wiesz, bo w tym momencie robienie, macie i main event tutaj w Polsce, trzeba spojrzeć, bo nawet właśnie wiem, że Sasulow i Zalim Umijew, tak? Umijew, który no. W Olsztynie się właśnie szykuje do tej walki. No właśnie, to są takie wiesz, postacie, które nie są szczególnie znane, nie? W Polsce pewnie, więc teraz pytanie, czy to jest, wiesz, wy założyliście, że nie będzie u was żadnych freak fightowych rzeczy, nic z takich magnesów, takich wiesz, showmańskich i teraz no, stajecie przed ogromnym wyzwaniem praktycznie, nie? Wypromowaniem czegoś takiego, co no w Polsce to, wiesz, ciężko sprzedać, nie? Chodzi się o walkę wieczoru, tak? Chodzi o walkę wieczoru, tak. Wiesz co, powiem ci tak, w całym fight cardzie jest naprawdę dużo ciekawych polskich zawodników. Bardzo dużo, nawet można powiedzieć, śmiało. No właśnie, tutaj z takim fight cardem możemy konkurować z każdą organizacją w Polsce. I sportowo na pewno, rozpoznawalnością różnie, ale sportowo na pewno. No właśnie, i o to mi chodzi. I do tego, wiesz, no, musieliśmy im dać, Rasulo wygrał Grand Prix z wagi ciężkiej. Tutaj bardzo, bardzo dużo osób w Rosji właśnie kibicowało w tej walce Michała, dokładnie. Andryszak jest u nas bardzo, bardzo lubiany i bardzo na niego, wiesz, liczyli wszyscy i planowaliśmy, że właśnie wcześniej było założone, że finał Grand Prix będzie na gali w Polsce. No niestety Michał Andryszak przegrał, ale i tak stoczy tutaj walkę na tej gali, a walkę o pas właśnie Umijew i Rasulow w Polsce, no też nie możemy zrobić tak, że wiesz, walkę o pas wagi ciężkiej nie będzie walką wieczoru, nie? To też byłoby to tak nielogiczne troszeczkę z naszej strony. A wiesz, a z drugiej strony, no waga ciężka, wiesz, dwóch mocnych gości, którzy mocno biją, to jest zawsze ciekawe, myślę, dla fanów. No, na pewno ciekawe, czy no... No właśnie nie wiem, bo to jest tak mega środowiskowo, nie? Ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że tak, ale no spójrzmy trochę na ten fight card właśnie, bo tu mamy nazwiska takie jak Pawlak, Staszewski, który na ostatniej gali w Płocku popisał się świetnie, Sebek Romanowski, właśnie Andryszak wspomniany, Adrian Zieliński, Adam Zając, Lasota, Szmigielski, bardziej rozpoznawalny Wojtek Orłowski, może mniej aktywny, Krzysiek Pietraszek, obiży świat nasz ostatni. Dokładnie. Także naprawdę sporo, sporo nazwisk. Naprzeciw nim no Polacy, właśnie tutaj głównie chyba Kaukaz, z tego co patrzę. Dla polskich zawodników pewnie mniej znane, no ale jakbyś mógł powiedzieć właśnie o jakiś, wiesz, kim jest Hamanajew. Hamanajew, Boże, Hamanajew to jest... Który walczy z Januszem Staszewskim na przykład, tak?
Musa Hamanajew to jest były mistrzem jeden. Zwakował pas, przyszedł do ACB. U nas stoczył jedną bodajże walkę. Pojechał do Stanów, bardzo chciał się dostać do UFC. Trenował tam, stoczył walkę dla organizacji tam Titan FC bodajże. No i niestety tam przegrał z takim mocnym grapplerem. On prowadził tą walkę i tam wpakował się w trójkąta bodajże. No i przegrał, ale mimo to naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny zawodnik, który może, myślę, że ze 2-3 walki wygra i na pewno ten może się starać znowu, żeby trafić do tej najlepszej organizacji na świecie. Jest to mega widowiskowo walczący zapaśnik. Tak w ogóle tak pomyślałem, nie chcę tak zahaczyć mocno jakieś wątki polityczne, ale przeszkadza wam to mocno, że jesteście, wiesz, organizacją czeczeńską, kojarzoną, no teraz jest, wiesz, wielki hejt antymuzułmański w Europie, nie? Czy spotykacie się, bo wam to w ogóle przeszkadza w jakiś sposób? Bo no, ostatnio widziałem, wiesz, twoją spinkę, czyli może twoją spinkę, ty bardziej odpowiadałeś trochę ironicznie, z jednym z trenerów warszawskich klubów, który oficjalnie, wiesz, namawiał, znaczy no, kibicowo w agresywny sposób przeciwko Czeczenom. I widziałem, odpowiedziałeś mu w zabawny sposób, co było propsy dla ciebie, ale gdzieś ten klimat jest, szczególnie w sportach walki, nie? Wiesz co, przy robieniu poprzedniej gali w Płocku tego było bardzo dużo, nie? Tego hejtu, tego niechęci do tej organizacji, do tej gali, nie? Ale robiąc tą galę, ja widzę tą pracę, którą wykonaliśmy w 2015 roku całym. Mhm. Zatrudnialiśmy bardzo dużo polskich zawodników, robiliśmy dobre gale na mocnym poziomie, wiesz, i te kibice polskiego MMA, oni zauważają, się zaciekawili i wiesz, jak się pojawiła informacja, że będzie po raz drugi ACB w Polsce, to środowisko to odebrało bardzo dobrze, nie? I to mnie przekonało, że w tym, że robimy dobrą robotę, w dobrym kierunku idziemy. A takie pojedyncze osoby się zdarzają, nie tam, że muzułmanie, że czyni i tak dalej. Uważam, że nie ma co na nich zwracać uwagę. Ci ludzie po prostu nie wiedzą, co mówią, bo tak, no, ja jestem przekonany, jakbym usiadł, czy to z tym trenerem, jakim ty mówisz, czy tam, wiesz, tam jakieś pojedyncze osoby tutaj na MMA Rocks, jakbyśmy porozmawiali, to większość byłbym w stanie przekonać, że nie jest to tak, jak do końca oni sobie myślą, nie? Tutaj media mają taki wpływ Czyli w tym momencie to utrudnia, czy właśnie, czy w ogóle czujesz to jako przeszkody jeszcze? Czy... W chwili obecnej na pewno dużo, dużo mniej niż w Płocku. A jeżeli chodzi tutaj o wspomnianego trenera, który mówi właśnie w ten sposób o Czeczenach, tam na polskiej ziemi, no to uważam, że doświadczą o nim. Dlatego mu tak odpowiadałem ironicznie. To bardziej mnie zdziwiło, że ja wiem, że w jego klubie trenują również Czeczeni. I to tym bardziej mnie, tak powiem, zaskoczyło, nie? Że wiesz w ogóle... co, no ja na przykład jakbym miał do kogoś nienawiść, niechęć, jaką odczuwam. Znaczy, okej, powiedzmy, był to Igor Kołacin, żeby nie było tutaj głupich domyśleń, kto o kogo chodzi. Jak ja mam do kogoś, wiesz, jakąś tam niechęć, to po prostu nie mam z tą osobą kontaktu. Ja jestem, załóżmy, jakbym był trenerem i przychodził do mnie kogoś, kogo nie lubię, to ja bym powiedział, słuchaj, gościu, nie przychodź do mnie na trening, bo... Nie pasuje mi to. Tak, bo mi się to nie podoba, nie? A tutaj, wiesz, tutaj do wszystkich się uśmiecha, a tak jak ma możliwość, to wiesz, to... No nie przyjął. Oferowałaś mu walkę, powiedziałeś, że nie ma problemu, możesz bić u nas na gali, ale... No, zaproponowałem mu tak, żeby, wiesz, no, ja mogłem mu załatwić albo uderzacza, jak już mamy organizujemy galę ACB Kickboxing, nie? Gdzie jest K1. No, mógłby jej w MMA i w K1 zawalczyć. Jestem przekonany, że żadną propozycję tych walk by nie przyjął. Właśnie, a propos już tak kończąc ten wątek, to zobacz, że nawet Paweł Jóźwiak, twój chyba ulubiony aktualnie konkurent, jeżeli chodzi o MMA, bo bardzo dużo się odnosi do ACB. Chyba go boli wasza organizacja mocno. Nawet on uderzył w ten ton, że ach, Polacy, polskość, wyjdźmy za Polakami. Ja tak, jak ktoś ma, coś chce nam narzucić, tak. Tam wiesz, nas oczernić, to mówi o tym, bo pozostałe, bo nie ma nic innego do mówienia, nie? Ja po tych jego słowach spotkałem się z panem Jóźwiakiem następnego dnia, zadzwoniłem. Dla tych, co nie wiedzą, Paweł Jóźwiak powiedział, że ACB to jest w ogóle przypadkowe wydarzenie i że Polacy zawsze wybiorą polski towar, bo to jest patriotyczna
obowiązek, że tak powiem, nie? Tak. No nie, no, nie, parafrazuję teraz. Ciekawe się, dlaczego się zatrzymał na przykład w Mariocie, wiesz, to nie jest polski hotel, nie jest to polska sieć hoteli. Ciekawe, czy polonezem jeździ, nie? Więc wiesz, ciekawy, jaki ma telefon, nie? Albo nie ma telefonu, bo wszystkie, wiesz, telefony są... No okej, okay, no ale powiedz, jak spotkanie właśnie z Pawłem, no, pogadaliście sobie, wytłumaczyliście wiesz sobie? Wiesz co, no, był troszeczkę zdziwiony tym, że do niego zadzwoniłem, nie? No tam spotkaliśmy się, ja mu powiedziałem, że to nie fajne rzeczy, on mówił, że on nie wie, kim my jesteśmy. Tak. Więc gdyby nas znał, wiesz, i konkretnie coś by mu tam się nie podobało, to jakby to powiedział, wiesz, no okej, okay, no, ale nie w tym tonie. Myślę, że to nie było zbyt dobre posunięcie z jego strony, ponieważ on został bardzo za te słowa skrytykowany. Znaczy, wiesz, to mnie bardzo zdziwiło, nawet to tam, że o tej polskości, to tam pół biedy, bo to jest jakiś tam wybryk moim zdaniem, ale sam fakt, że wy jesteście jakimś przypadkowym jakby tam, wiesz, organizacją. Był taki fragment, tak? Przypadkowa organizacja nie organizuje 16 gal w roku. To jedno to, i potem Paweł chyba jeszcze, oni chyba już, mam wrażenie, poczuli się zbyt pewnie, nie? Bo jak na razie w tym momencie oni sami próbują swoją markę jeszcze ustatkować. Ich zawodnicy jak na razie część ich odchodzi od nich organizacji. Ale wiesz co, ja ostudziłbym bardzo ten entuzjazm, który u nich jest. Ja tutaj zawodnik, wiesz, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale naprawdę ich czołowi zawodnicy, czy ich menadżerowie, czy trenerzy, po prostu się do mnie odzywają. Są zainteresowani walczeniem dla nas. Oni wiedzą, że my dobrze płacimy, a wszyscy wiedzą, że jak Fan płaci. No chyba właśnie, chyba nie wszyscy, ale wyciągnąłeś mocny argument. No tak, tutaj też... Wiesz, no, elementarna rzecz. Fan daje bonus 500 zł, my 5000 dolarów, nie? Mogę dla was ja mogę dla was walczyć, jak chcesz. Za piątaka, słuchaj, nawet może, nie, mogę dać kaosa. A to jest bonus, jeszcze za walkę dostaniesz. No, dlatego no tak jakby bardzo mnie to zdziwiło, bo naprawdę ja też życzę fanowi, żeby im jak się najlepiej się udało, bo im więcej będzie w Polsce organizacji, czy wy, czy FAN, czy KSW, super, bo to naprawdę tylko kibiców więcej przyciągnie i ich to będzie geometrycznie rosło. Ale... No, to było na prostu mega niepotrzebne, szczególnie, że ich organizacja naprawdę jest jeszcze młoda, to jest ich 11 gala teraz i warto się uspokoić, szczególnie, że ani ich sprzedaż biletów nie jest powalająca, ani ich oglądalność jest pewnie powalająca. Nie, no jak to, przecież 2 miesiące przed galą sprzedali 50% torwaru, wiesz, no jest... Oby, nie? Mam nadzieję, nie wiem ile w tym jest prawdy, nie mam jak go sprawdzić, oby. Naprawdę życzę im jak najlepiej, nie? Bo czemu nie? Tylko... No atakowanie strony takie jak wasze, które wyście się nigdy na ich temat nie wypowiedzieli. Nie? Ale my się nie wypowiadaliśmy źle na żaden temat, na żadnej organizacji, tak. Bo nie widzę w tym sensu. Nie? To ocierniania kogoś, przez to lepszy nie stanę się ani ja, ani organizacja, ani gala, które robią, wiesz, a tylko to jest, wiesz, taki niesmak, który jest no, niepotrzebny w środowisku i lepiej nic nie mówić, albo mówić dobrze niż źle, bo wiesz, on źle się wypowiedział i no, naprawdę, no, on tego bardzo żałował, zresztą ja ostatnio jego wywiad widziałem tutaj na waszej stronie, on w ogóle innymi słowami mówił, już, wiesz, tak, tak. Bardziej taki przyjazny był dla wszystkich. No to myślę, że mam nadzieję, że zrozumiał, że tędy droga i... No tak, szukanie wiecznych konfliktów, no wydaje mi się, że Paweł się w moich oczach spalił trochę na szukaniu konfliktu z KSW, które KSW odpowiedziało i to no niestety zawsze nie wygrają z KSW. Także oby właśnie to wszystko poszło w jakimś spokojniejszym tonie, bo tak jak mówię, to wszystko nie, pomoże. Nie, tutaj spotkaliśmy się tutaj z panem Żwiekiem, wszystko sobie wyjaśniliśmy i myślę, że w przyszłości nie będzie już żadnych takich zgrzytów. To dobrze, dobrze, nie? Jeszcze co, wróćmy sobie na tą waszą kartę, bo warto, wydaje mi się, że naprawdę warto ją zareklamować. Jakbyś tak spojrzał na te wszystkie rozpiski, właśnie to też tobie pokażę. Z tych wszystkich walk, które tu mamy, a ich jest znowu 13, no po prostu jakaś potworna cyfra. Na który ty najbardziej czekasz, co? Tak bym ciebie zapytał jako organizatora. Co ciebie tak najbardziej, nawet wiesz, patrząc od góry do dołu, bo to naprawdę, nawet patrząc od dolnej części tej karty, pojedynki są super, nie? Wiesz co,
się zastanawiam, którą wyróżnić, ale chyba najbardziej. Możesz ciekawa. Wybrać nawet, wiesz. Myślę, tutaj na dole jestem ciekaw bardzo walki Armena, nie? Mhm. Armen to jest mega utalentowany chłopak, który sporo osiągnął na galach amatorskich. Przydarzyła mu się tam przegrana w debiucie z Rafałem Rynkowskim, który jest w czołówce w swojej kategorii w Polsce. W debiucie z nim przegrał. Myślę, że w tym roku mógłby stoczyć z nim rewanż i byłoby to ciekawa walka. Jestem ciekaw, jak właśnie w tej walce Armen sobie poradzi z mocnym zapaśnikiem. Ale bardzo jestem ciekaw walki właśnie Jusupa Raisowa z Sebastianem Romanowskim. Jusup Raisow to jest 20-letni, chyba jeden z największych utalentowanych zawodników w Rosji, w całej Rosji. W zeszłym roku stoczył 5 pojedynków, wszystkie wygrał. Jest on uważany nie tylko przeze mnie, ale przez wielu ludzi właśnie takie za najbardziej utalentowanego zawodnika. Już drugi raz szykuje w Olsztynie do swojej walki, poprzednią walkę w Moskwie, na tej samej gali, co walczył właśnie Asambek Saidow, czy Adrian Zieliński też stoczył on swój pojedynek, wygrał w pierwszej rundzie. Tym razem z Sebastianem Romanowskim myślę, że to będzie bardzo ciekawy bój. Sebastian to jest mega, mega mocny zawodnik, wiesz, z fajnym charakterem, który zawsze idzie do przodu. No właśnie, zawsze super walki, naprawdę to. I jak się zastanawiałem, wiesz, kogo tutaj by dlać dla Jusupa, to tutaj postanowiłem, że po obejrzeniu walki Sebastiana Romanowskiego z Rasulem Mirzajewem, bardzo mocnym dagestańskim zawodnikiem, to postanowiłem, że to będzie jedna z najlepszych walk i trzeba tutaj zakontraktować na tą walkę Sebastiana Romanowskiego. I na tą walkę czekam najbardziej. Niestety drugi pojedynek, na który bardzo mocno czekałem, Paweł Pawlak, Emil Różewski. Nie odbędzie się ta walka. Emil doznał w czwartek na treningu urazu barku. Jesteśmy teraz w trakcie poszukiwania zastępstwa na ten pojedynek. Prawdopodobnie, ja nie wiem, kiedy to będzie emitowane, ale... Dzisiaj, jutro postaram się to wrzucić, nie? Tak, a no to... Kurczę, no to myślę, albo możemy, tak. możemy to odłożyć na poniedziałek na przykład, tak? Myślę, że do poniedziałku będę spokojnie w stanie już tam kogoś na zmianę ogłosić. Tak to się w zasadzie ustala właśnie, możecie na żywo, nie? Tak jest. Druga też bardzo ciekawa walka, kolejna, Adrian Zieliński, Ustar Magomed Gadżidołudow. Adriana Zieliński. Jak się wypowiada to imię, bo to jest... To jest Ustar Magomedow Gadżidołudow. No, Gadżidołudow. Dagestańczycy mają troszeczkę tak dziwne to nazwiska. I w tej walce jestem też bardzo ciekaw. Mam tutaj bardzo mocno będę kibicował Adrianowi w poprzedniej walce. Też z bardzo mocnym Andrzejem Koszkinem przegrał przez decyzję. Bardzo bym chciał, żeby tym razem jemu się udało, żeby on wygrał to starcie, bo na pewno bardzo mocno trenuje. Dostaję też takie wiadomości od naszych chłopaków, którzy w Olsztynie szykują, od trenerów, że jest w mega formie i mam nadzieję, że tutaj sprosta zadaniu. Dokładnie. A Ustar Magomed to jest finalista Grand Prix w wadze 77 kg. Przegrał w finale z Albertem Durajewem i postanowił zejść do kategorii lekkiej. Więc tutaj będzie na pewno też bardzo, bardzo ciekawie. Ja zapytam cię właśnie tak schodząc trochę na ten Olsztyn, bo to też jest ciekawe. Ty w ogóle jakkolwiek pomagasz koordynować te przyjazdy właśnie chłopaków do Olsztyna? Tak, bo... to znaczy ja na początku dostaję propozycję, kogo oni tutaj chcą wysłać. Nie? Czasami w pewnym momencie tam dostałem chyba po tym, jak gala w Moskwie się skończyła, tam było pierwsze przygotowanie tych zawodników, jak wiesz, jak tam oni tam powygrywali, to dostałem chyba z 20-30 zawodników, wiesz, maile, wiadomości z prośbami, żeby ich tutaj, wiesz... Jest takie poważanie dla klubu właśnie w Polsce?
Paweł Derla czy Szymon Bąkowski to chwilę obecnie najbardziej znani trenerzy MMA w Czeczeniu. Naprawdę. Oni są tam, wiesz, wszyscy o nich znają, ich metody treningu i są tam naprawdę bardzo mocno szanowani. I są bardzo doceniani i to jest fajne. Oni, wiesz, już rozumiemy, dlaczego mamy tak walczyć, wiesz, Jana Jędrzejczyk i wiesz, bo naprawdę ten sztab trenerski jest na najwyższym poziomie. Czyli nie tylko są uznawani za najlepszy narożnik w Polsce i duet trenerski też są uznawani za najlepszy narożnik i duet trenerski w Czeczeniu. Ta fala się rozmywa, ale no to dobrze, naprawdę miło usłyszeć, nie? Bo to też, no, jak robiłem podcast i rozmawiałem właśnie z chłopakami, no to oni mówili, że to po prostu jakościowa zmiana sparring partnerów jest, no, niesamowita, nie? Że to po prostu... Tak, wiesz, tam nie przyjeżdżają tam jakieś gwiazdy, nie? W stylu tak. Tam, nie wiem... jakiś tam bardzo mocno znani zawodnicy w Polsce, ale wiesz, to są młode chłopaki, nie? Którzy tam trenują i dociążają tam i miejscowych, wiesz, to jest też duży plus dla chłopaków z Olsztyna, nie? Na przykład sporo osób przyjeżdża do tej walki teraz na tą galę, tam przyszykowali Jusuf, Raisow, Zielim Umiły przyjechał 2 tygodnie temu, troszeczkę późno, ale wcześniej mu się nie udało, jest tutaj Magomed Hamzajew, który też się szykuje, przyjechał jeszcze obecny mistrz ACB w wadze lekkiej, Aziz Abdul Wahabow, on się szykuje na 26 marzec na obronę pasa. Więc i tutaj przyjeżdżają mocni zawodnicy i wszyscy są bardzo, bardzo zadowoleni z tego wszystkiego. Kurczę, naprawdę dasz mi usłyszeć, że to tak się, no nie wiem, ta współpraca naprawdę rośnie, to jest jakby... Wiesz, oprócz tego jeszcze, wiesz, tam trenuje i Mateusz Zawadzki i Grzegorz Szulakowski, nie? Tak. I wiesz, tam naprawdę wadze lekkie. No, chyba masz Pawła Kiełka jeszcze, no właśnie Adriana Zielińskiego, no to tak, naprawdę jest... Chyba Helda i tam parę też innych lekkich ściągnąć do i na ich, wiesz, i to jest czołówka światowa wagi lekkiej, nie? No tak, no naprawdę, no aby to się rozwijało, kurczę, jak najlepiej, ale... Też właśnie tak przypomniałem sobie, bo chciałem to zapytać w ogóle wcześniej, a jakoś takie nie było przy okazji, jak się widzieliśmy. Jedną taką rzeczą, która kiedyś tu wcześniej mówiliśmy o reputacji, która jakby też się, jakby, no nie wiem, była taką niefajną rzeczą na galach rosyjskich, to liście, które często spadały na ważeniu. I waszą decyzją po jeden z liściów na waszych galach było naprawdę surowe ukaranie jakiegoś, nie pamiętam tego zawodnika już teraz, sorry, ale... Imran Abajew, tak. I on... W ogóle z tymi liściami to... Właśnie, bo to masz w ogóle, skąd się biorą te liście, nie? Bo to jest... Wiesz co, śledzę Mistrzostwa Rosji za pas od 2004 roku, czyli odkąd chyba mam internet w domu. No, okej. Okay. I nie było Mistrzostw Rosji, żeby nie było jakichś, wiesz, jakiejś zadumy. Przeważnie to, wiesz, te prowokacje idą, tak, nie chcę nikogo oczerniać, po prostu, wiesz, mają taki charakter, nie, to przeważnie idą, wiesz, od Dagestańczyków i zazwyczaj tam, gdzie Dagestańczyk walczy, jest jakaś zadyma. Zresztą nawet rok temu na gali Pro FC była taka konkretna, wiesz, zadyma. Tam w ringu wpadli, tak. O Jezu, tam, a to taka naprawdę zadyma, Właśnie ta nacja ma akutę. Taki wiesz, tak odreagowuje. Okej, okay, no ale... Ale tutaj wracając, wiesz, no bardzo niefajnie to się stało, naprawdę. Ja zresztą potem się spotkałem z tym chłopakiem i mówię mu, wiesz, że my tutaj pracujemy, żeby do nas mocni zawodnicy przyjeżdżali z całego świata, wiesz, żeby to promować, a wiesz, jak oni będą tak się zachowywać, to po prostu, wiesz, no, nikt z Polski nie przyjedzie, nikt z Europy nie przyjedzie, to będą musieli tak między sobą Czeczeni, Dagestańczycy się bić i to jest, wiesz, no, kto to będzie oglądał, komu to jest potrzebne, nie? I kara była... On został, wiesz, wydalony z klubu i ligi, nie? Ale potem zacząłem dostawać wiadomości od Emila Różewskiego z prośbą o rewanż. Mhm. O 2 w nocy, o 8 rano. Bo liść spadł na twarz Emila Różewskiego, tak żeby to wytłumaczyć tym, co nie wiedzą. Dokładnie. Tak. I wiesz, tam po rozmowach on został przywrócony. Przywrócony do organizacji. Zamiast Pawlaka miał być właśnie ten Imran Abajew, ale coś tam ten Imran Abajew niestety doznał jakiegoś urazu. Nie mógł wystąpić i w tym momencie właśnie była taka możliwość, żeby Paweł Pawlak stoczył pojedynek. No i tak w ten sposób. Tak, a propos zadym, muszę się podzielić z moją
ulubioną historią na temat Bajsengura. Jak byłem w Kanadzie i była też mega spina między grapplerami polskimi i wtedy ja pomyślałem sobie właśnie Czeczenami. I naprawdę, no był jakiś taki mega kwas, poszedł liść. I naprawdę, no okej, okay, tam nie wchodząc w szczegóły, sytuacja się skończyła, siadam do komputera, wracam sobie, Boże, nie? Uff, to za w ogóle akcja, nie? I nagle plum plum, Bajsengur. Cześć Piotrek, co tam się wydarzyło? Ja mówię sobie, myślałem, kurwa, kim jest ten człowiek, nie? Jakim cudem ten człowiek wie, co się wydarzyło 5 minut temu, nie? I naprawdę mam się ochotę zapytać w ogóle, bo nie gadaliśmy, skąd się dowiedziałeś w ogóle o tym tak szybko? Bo ten tam też był trener z Czeczenii, bo bardzo miły facet, bardzo go miło wspominam, który wytłumaczył mi, że to w ogóle nie Czeczeni, to Dagestańczycy. Wtedy pierwszy raz usłyszałem, że mówi, nie, że my, Piotrek, bo on do mnie Piotr, to nie, to my nie mamy problemu, tylko to znowu to, nie? Ale po prostu siadłem, spadałem się, jeszcze kurz nie opadł, ping, ping, ping. Cześć Piotr, słuchaj, co tam się wydarzyło właśnie, bo słyszałem, że była zadyma, nie? Bajs, kim ty jesteś, nie? Skąd to, jak się dowiedziałeś o tej akcji w ogóle? To była Kanada, nie? Druga półkula. Wiesz, no wtedy w reprezentacji Rosji właśnie w grapplingu i tam BJJ walczył mój przyjaciel Hasan Bitelgiriev. No i akurat wiesz, to było, ja z nim byłem w kontakcie, nie, tam pytałem się jak mu idzie i tak dalej, wiesz. A on był taki duży z brodą? Tak, tak, tak. Bardzo miły facet, mega siła spokoju tego gościa, on chyba wygrał wtedy, nie? Tak, on wygrał, on jeszcze 2 tygodnie temu w Portugalii wygrał teraz. No aha, no bo naprawdę siła spokoju, gmiażdżył ludzi, po prostu taki trochę fiodorowaty, nie, zero, tak, okej, okay, no. Ale wiesz, on... To jest w ogóle bardzo sympatyczny chłopak i wiesz, bardzo fajnie zawsze z nim spędzam czas. I on właśnie do mnie napisał, że była taka akcja, że tam przez Piotra Podstawczuka, tak, że tak, on tam tak. Niby, no, że klepnął, nie klepnął tam. Nie, że było werbalne, że, nie, że, nie, a, że jego przeciwnik, ten Zidane. Taki łysy, kurczę. Już czekaj, Zainuddin Zainukow, tak. No, mocny dosyć. Bardzo mocny. No, sytuacja wygląda tak, że Podstawczuk miał go w trójkącie i nakładał mu balachę i właśnie on krzyknął i sędzia to przerwał. To nie było tak, że to Peter coś tam zrobił, nie? Sędzia przerwał i były wielkie pretensje do Podstawczuka, że on oszukał, nie? No, okej. Okay, to... A kto krzyknął? Bo było poddanie niby werbalne. Już sobie przypomniałem tą sytuację i on powiedział, że wie, że nie ten Dagestańczyk krzyknął, tylko Podstawczyk krzyknął, nie? Tak, a sędzia nie to odebrał tak. W ten sposób, że wiesz, że ten chłopak z Dagestanu, że on krzyknął, wiesz, tak. Od bólu i w ten sposób przerwał, nie? Ja pamiętam to, że to chyba on, ten Dagestańczyk, no nie, słuchaj, jakby to nie ma teraz znaczenia, nie? Jakby sędzia przerwał walkę. Whatever, nie? Ale no, reakcja była duża, nie? Taką ciekawostkę ci powiem. Od jakiegoś czasu turnieje zapaśnicze w Rosji zabezpieczają antyterroryści. Jak ma się organizuje w takim razie gale w Rosji, nie? Wiesz co, jest troszeczkę inaczej niż w Polsce. Wiesz, przed... Podczas gali jest tam, stoi policja z psami, jest tam, wiesz, taki bardziej... Wyższy poziom... Tak, bezpieczeństwa, ochrony. Tak. Zresztą tam nawet jak do centrum handlowego wchodzisz, czy nawet, wiesz, do lotniska, czy gdziekolwiek, stoją bramy, wiesz, i sprawdzają, czy tam nikt nie przemyca coś niebezpiecznego, nie? No to pewnie... No, chyba tam to jest po prostu norma, może to u nas to by było dziwne, wiesz, tam to może tak, być... Tam to jest norma, dla mnie też to było dziwne, jak tam z Polski pojechałem po dłuższej nieobecności, no to ale wiesz... Trzeba się przyzwyczaić, nie? Tak. Warto jeszcze zaznaczyć, kurde, że ACB to w ogóle właśnie nie jest tylko MMA, ale wy robiliście ostatnio 2 turnieje grapplingowe bodajże, czy jeden? Taki jeden duży naprawdę, jeden gdzie duży przyjechało naprawdę od Listera, Braulio, po prostu Barala. No chyba no, czołówek grapplingowa. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby też wejść w ten taki właśnie grapplingowy klimat, bo tu z reguły jakby właśnie tutaj Szyjkowie byli tymi takimi głównymi sponsorami, a nagle Czeczenia ni stąd, ni zowąd pojawiła się na mapie, wiesz, robiąc taką imprezę, że naprawdę, kurczę, no, zapierało dech, jak się patrzyło na listę gości. No wiesz, tak teraz no, znowu tutaj opowiem tutaj o założycielu organizacji ACB Berkut. Majerbek Hasijew jest też wielkim fanem brazylijskiego jiu-jitsu. Czy on trenuje coś w ogóle sam? Sam trenuje. Tydzień temu był w Lisabonie, walczył w weteranach. Naprawdę? W purpurowych pasach, tak. W zeszłym roku był w niebieskich pasach drugi.
tym roku. Tam. Szef Berkutu startuje w Lizbonie, ale ja, no to spoko. Wow. Wiesz, no to tam ludzie o tym nie wiedzą, nie? Ludzie sobie myślą, że tam jakaś organizacja czeczeńska, tam komentarz. Mówię, jak wiesz, jak niektórzy jasne. Sobie myślą, że tam wiesz, terroryści robią galę i wiesz, tak, i chcą. Tak. Ludzie nie wiedząc, wiesz, tak, takie rzeczy mówią, wiesz, a nikt nie przyszedł, nie? Tak jak ty teraz nie zapytał, dlaczego wy to robicie, nie? Dlaczego wam to jest potrzebne? No tutaj wiesz, no, ty się dowiadujesz, że szef Berkutu, który ma 53 albo 4 lata, pojechał pociągiem, bo on nie lata samolotem, z jednego końca Europy, czyli wiesz, na Kaukazie się kończy Europa, dalej tak. Za Uralem, jak to idzie, to już jest, jasne. Wiesz, Kaukaz, Ural, to już jest, tak, wiesz, Azja. Geograficzna mapa, tak, tak. Dokładnie. I więc on z jednego krańca, ale to już sam koniec Europy, pojechał na drugi. Ile się jedzie pociągiem? To chyba ze 4 dni. Wiesz co, tam jest chyba ponad 6000 kilometrów w jedną stronę. On tam przez Warszawę, Moskwę, wiesz, Paryż. Ale tak, nie, z przesiadkami. Nie latanie samolotem powoduje, wynika z lęków jakichś takich, czy po prostu ma zasadę? Wiesz co, po tej gali, po tym turnieju on poleciał samolotem do Moskwy, bo coś tam pilnie musiał jechać, coś tam z pracą związane, coś tam się, wiesz, wydarzyło. Tak. Ale wiesz, jak nie musi, to nie lata, nie? No kurczę. A wygrał coś? Wiesz co, on trzecie miejsce zajął, no ale... Elegancko, no. W purpurach, w jego kurczę, wieku? I... przegrał przez ten, tam było 0-0 i wiesz, i tam ten advantage i tak dalej, przewagi, tam przewagi, tak. Właśnie przez przewagę. Tam mieli pretensje, no ale potem się wiesz, uśmiechnął, machnął ręką, jasne. I wiesz, i na tym się skończyło. A w ogóle ciekawa rzecz, w zeszłym roku przed galą, on też jechał do Portugalii, miał pojechać do Portugalii, tam wystartować i na galę do Polski, bo akurat to wiesz, idealnie się składało, tak. Tam. I oni mieli pociąg mieć w Warszawie o 4 nad ranem. Ja się zjeść, miałem się z nim spotkać tam na pół godziny i oni jechali dalej tym samym pociągiem. Dostaję wiadomość o 1 w nocy, że polskie służby, tam polska straż graniczna ich nie puściła do kraju i wiesz, że ich z powrotem wiesz, na Białoruś, na Białoruś o, wiesz. Cofnęli. Cofnęli. Więc ja wiesz, najpierw mega szok, nie? Mówię, dobra, poczekaj, za 2 godziny będę, nie? Tam z Warszawy, Teraspol, jeszcze tam niecałe 3 godziny się jedzie. Tak, tak. No ale wiesz, w nocy to cisnąłem jak mogłem, tak chyba z godziny 50 dojechałem, ale naprawdę bardzo szybko jechałem. No a już tam nie zdążyłem, oni już byli na terytorium Białorusi. A jaki był powód, że nie puścili? Bo to raczej przecież chyba... Nie miał rezerwacji hotelowej i wiesz, jak się ich zapytali, dokąd jedziecie, to jeden powiedział, że jadę do Portugalii na zawody. No, coś kręcą. Nie? Drugi powiedział, że jadą, że robią galę w Polsce. No tak. No tam poprosili o jakieś dokumenty, no pokażcie jakieś dokumenty, że robicie tą galę, nie? Oni mówią, że nie mamy, nie? Nie macie, no tak. Możemy zadzwonić. No i wiesz, tam nie udało. Pokazali, wiesz, że mają pieniądze, żeby to, wiesz, wynająć hotel i tak dalej, ale nie pomogło. Tutaj nie pomogło. No i tam pojechałem po nich, tam wszystkie dokumenty załatwiliśmy. No i udało się wjechać do kraju. Ale wracając do tego grapplingu, no i to jest jakiś też kierunek, który on będzie właśnie się rozwijał? Czy to był też taki po prostu, wiesz, a zróbmy coś fajnego, czy nie, to... Nie, to była czwarty turniej przez nas zorganizowany. Będzie jeszcze w tym roku, wiesz, na pewno kilka takich mocnych, a może jedna z nich będzie w Polsce. No proszę. Bo tutaj rozmawiałem i z Kamilem Umińskim i z Watsonem, więc może być ciekawe. No poczekamy, zobaczymy. A to będzie zawsze opierało się na jakieś super fighty, nie to, że stworzyć jakąś nową ligę, w sensie jak ADCC, czy coś takiego, jak nie ma no, IBJJF, to działa jeszcze w ogóle na innych zasadach, ale najbliżej chyba byłoby to do ADCC właśnie. Taki... A wiesz co, szczerze mówiąc... Nie twoja działka. Tak, ja się na tym nie... Tak samo i kickboxing robimy. Ale ja się w ogóle w to nie wtrącam, nie jakoś. Grappling to jeszcze może, wiesz, ja lubię sobie obejrzeć, ale kickboxingu to jakoś w ogóle tak nie wchodzę. Nie w to. Wchodzisz, nie? Ale w Rosji w sumie największe organizacje to M1 na pewno w tym momencie? M1 było największą organizacją, teraz to już tak troszeczkę wchodzi na dalej. Jesteście wy i jest jeszcze Fight Nights.
i Kadyrow, wasz prezydent, ma też swoją, nie? Oni mają, tak. Jesteśmy często myleni z nimi, nie? I na przykład... Nazywa organizacja, właśnie nawet... Ahmad Fight Club to jest ich klub, a ich organizacja... World Series Fighting, coś tam... No właśnie, też tak nawet... Coś takiego, nie wiem dokładnie. I wiesz, i tam wszyscy myślą, że wiesz, że nas mylą z tą organizacją Kadyrowa i myślą, a pieniądze Kadyrowa, Putina, wieś, tak dalej, tak dalej. A wiesz, a to jest tak, że Majerbek ze swoich pieniędzy to wszystko robi i wiesz... A nie macie obawy, że jak się skądś pieniądze nagle by skończyły czy coś, bo to wiesz, nie odpukać? Nie. To wiesz. Znaczy pieniądze skończyły już w Rosji, te gale wychodzą, wiesz, lepiej to wygląda, tak, już wypełniamy powolutku te hale takie 3-4 tysiączne, a pojawiają się sponsorzy. Mhm. Nie było to łatwe, bo no przed tym jak doszliśmy do tego momentu, to naprawdę sporo pieniędzy na to poszło, no ale niestety tak. No to tak to wybrał i w tym kierunku poszedł. Można było to troszeczkę wolniej robić, ale wiesz, to by się to w czasie rozciągnęło. No, postaramy się też w Polsce, nie, ustabilizować się, zrobić tutaj kilka gal w roku, wiesz, no 3-4 gale. Wstępnie w harmonogramie mamy tak, że w sierpniu zrobimy galę w Polsce, a prawdopodobnie gdzieś tam... Sierpień to też ciężki miesiąc. Kurczę. Tam prawdopodobnie gdzieś tam w twoich okolicach Sopot, wieś Gdańsk. No, a to co innego. Tak. U mnie to sobie możecie robić, nie? To wspaniale. Ale... Wiesz, no, okres to jest ciężki, ale tak pomyślałem sobie, że wiesz, że latem naprawdę sporo osób się tam zjeżdża nad morze. No. I w piątek, w sobotę, wiesz, wieczorem myślę, że pójście na galę, to wiesz, dla bardzo wielu osób może być to jakaś ciekawa opcja, nie? No, Fen robił, w sumie Bartek Kurek robili, tam ta frekwencja nie była taka zła, więc to w sumie coś tu może być, jakby tam pojawiły się naprawdę fajne nazwiska, to może, nie? Tak, tutaj wstępnie rozmawiałem z kilkoma zawodnikami właśnie. Wstępnie, wszystko jest oplecione, ale wiesz, tak pomyślałem sobie... Ale wiesz co, no to jest pół roku jeszcze do tej gali, mamy jeszcze galę za tydzień, więc tak. Powolutku. Dokładnie. Ale wiesz, taka jest główna jakby przewaga Kadyrowa, poza tym, że jest prezydentem nad waszym szefem? Jego Instagram. Słuchaj, on z tym jednym Instagramem robi taką robotę. Kto nie śledzi Instagrama prezydenta Czeczenii, to traci, nie? Jego występy na siłowni. To po prostu wszystko jest po prostu live feed, nie? Tam można śledzić na bieżąco. Jest naprawdę... Urocze to jest. Ostatnio, wiesz, co się pojawiło? Gdzieś tam pojechał, wiesz, w góry Czeczenii, tam na nartach jeździł, a następnego dnia tam 5-10 kilometrów od tego miejsca, gdzie był, wiesz, jacyś terroryści złapani. Więc wiesz, śledzą, nie? Śledzą konkretnie. Ale wiesz, z drugiej strony ten Instagram Majerbeka też był dosyć ciekawy. On wiesz, Może coś przegapiłem, bo ja nie wiem. Nie, już ci mówię, jak tam było, tam powiedzieliśmy, że w ten sposób to nie robił, że to nie jest, wiesz, zbyt sprawiedliwe i tak dalej, bo on przyznawał bonusy na to, kto, wiesz, kto w jego Instagramie najwięcej głosów dostanie, zawodników, on mógł rozdawał bonusy. I raz tam, wiesz, tam się zaczęli, wiesz, kłócić, oszukiwać te wszystkie, wiesz. No nie jest to najlepsza sonda. I w pewnym momencie on to zatrzymał. I tam za pierwsze miejsce chyba było 5000 dolarów też, bo tam się tam pozmieniało, wcześniej było mniej, teraz jest to właśnie ta piątka. No i on zrobił w ten sposób, że te 5000 po prostu dało każdemu po 5, żeby się nie kłócili i powiedziałem, więcej tego nie będę robił. Też jest dobry, nie? Trzeba mu oddać, że a gest. Ale jeszcze ciekawa rzecz, kiedyś on zrobił coś takiego, że wiesz, na najlepszego zawodnika, wiesz, MMA w Czeczeniu, to był sam początek, gdzie ja jeszcze dopiero też go, wiesz, jak byłem w pierwszy raz w Czeczeniu z nim rozmawiać, to on też coś takiego zrobił, wiesz, tam pierwszy był Bislan Isaev, drugi był Adlan Namagov i trzeci był, wiesz, Mamed, nie? I oni, wiesz, oni wtedy z Mamedem się nie znali, to oni mówią, ty weź się odezwij do Mameda, powiedz, że wiesz, bo tam pierwsze miejsce chyba było 15 tysięcy, drugie było 10 i trzecie było 5 tysięcy. No, wiesz, i każdy tam zegarek dostawał też z logą Berkutu, nie?
to wiesz, ja dzwonię do Mameda, słuchaj Mamed, kiedy ty ćwiczenie będziesz, mówię, no i tak za parę tygodni on też miał być, a co się dzieje, bo tutaj w konkursie 5000 dolarów wygrałeś. Mamy zegarek. I wiesz, i zegarek z diamentami, nie, i on tak po chwili, jaki konkurs, jakie pieniądze, nie, no bo tam wytłumaczyłem. No i wiesz, i pojechał mały do Czechy, poznał się już tam, po spotkaniu dzwoni do mnie, on mówi, ja na KSW, mówię, nie spotykam tak zajechanych ludzi, wiesz, a jak wiesz, jak ten gość, nie? No to trzeba mieć zajawkę, fajnie, że tak człowiek się pojawił, kurczę, no ty też, no jesteś, myślę, mega szanowany, jeżeli chodzi o to środowisko, także fajny duet. Słuchaj, Bajsangur, ja ci dziękuję za to spotkanie, mam nadzieję, że też, wiesz, otworzyliśmy trochę, wiesz, umysły i przedstawiliśmy trochę tą federację od innej strony. No właśnie, mam nadzieję, że tak ta organizacja otworzyła się tak bliżej fanom, żeby wiesz, żeby... bo bardzo dużo osób nie wiedziało, oni wiedzieli, że robimy galę, ale wiesz, nie wiedzieli, jak to wszystko dokładnie wygląda. Mam nadzieję, że tą rozmową wszystkim przybliżymy to wszystko i już nie będzie żadnych problemów w przyszłości. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Cześć.